San Andreas, tajemnice i ciekawostki. Odcinek pierwszy. Opracowanie i montaż, Will Extreme. Siema, witam wszystkich w drugim sezonie najlepszego przewodnika po GTA. Jak już pewnie wiecie, nazywam się Tommy Vercetti i prowadziłem program Vice City, tajemnice i ciekawostki. Niestety ciekawostki się skończyły i program się zakończył. Vice City nie ma już przed wami żadnych tajemnic. Teraz poznacie kolejne z miast, czyli San Andreas. Na początku chciałem wam podziękować za to, że oglądacie mój program. Teraz poznacie gościa, który poprowadzi drugi sezon naszego programu. Oto przed wami Carl Johnson. Siemka, nazywam się Carl Johnson i jestem tutaj bossem tego miasta. Niedawno Will Extreme wysłał po mnie Tommy'ego Vercettiego, aby poinformować mnie, że poprowadzę ten program. Byłem zaskoczony, ale bez wahania się zgodziłem. Nie martwcie się, jeszcze się spotkacie z Tommym w następnych odcinkach. Teraz przechodzimy do rzeczy. Oto co zobaczymy w dzisiejszym programie. Na początku przypomnijmy sobie miasto Tommy'ego, czyli Vice City. Okazuje się, że ktoś przywiózł tutaj z niego pamiątkę w postaci 101 paczki. Potem zobaczymy łódź podwodną. Na koniec odkryjemy największy z pojazdów w tym mieście, czyli ogromny samolot pasażerski. Dobra, koniec pierdolenia, bierzemy się do roboty. W Vice City musieliśmy ozbierać 100 paczek. W San Andreas znajduje się 101, jest jednak wmurowana w ścianę sklepu i nie można jej zebrać. To jest moja chata. Innym razem ją pozwiedzamy, bo teraz jedziemy pod jeden ze sklepów. Cholera, ale zasrana pogoda, szkoda, bo bym se w kosza pograł. Ale mam fajny motorek. Podpierdoliłem go gliniarzowi, jak se pączkę w Tesco kopował. Już jesteśmy. Ciekawe, kto przyniósł tutaj tą paczkę, może Vercetti. Teraz jedziemy do dzielnicy Esplanade Nord w San Fierro. W Vice City była zatopiona łódź podwodna. Tutaj też taką znajdziemy, tyle że o wiele większą. Jesteśmy już w San Fierro, ale mi się chce żryć jak cholera. Dobrze, że tutaj jest pizzeria. Dajcie mi żarcie, bo zaraz dechnę z głodu. Świetnie, biorę to. O cholera, chcecie za to $2, ale drogo. Reszty nie trzeba. Do widzenia, wpadnę później po dokładkę. Będę musiał skoczyć do wody. Na szczęście mama topiła mnie w wannie, jak byłem mały, więc nauczyłem się pływać. Gdzie to jest wejście? Chyba to w Chinach zrobili skandal gorzej niż w tej pizzerii. Nie będę czasu tracił na takie gówna. Pojedziemy teraz na lotnisko w Las Venturas, aby polatać sobie samolotem pasażerskim. To nie powinno trwać długo, biorąc pod uwagę, jakie zajebiste mama oto. W San Andreas możemy latać nie tylko helikopterami, ale też samolotami. Niewiele jednak osób wie, że na lotnisko w Las Venturas stoi ogromny samolot pasażerski. Jesteśmy już w Las Venturas, jedziemy teraz na lotnisko. Ja pierdolę, kto wam dał prawo jazdy? A ty gdzie się pchasz pod koła, baranie? Samolot stoi w ogromnym hangarze. Najpierw podchodzimy do hangaru i czekamy, aż osłona opadnie do dołu. Oto największy pojazd w San Andreas. Jest on w pełni sprawny, czyli da się nim latać. Jest on jednak bardzo trudny w prowadzeniu. Widzę, że nowy przewodnik dobrze się sprawdza. Świetnie, ja się już dzisiaj z wami żegnam, a wy posłuchajcie zakończenia odcinka. Na dzisiaj już koniec, mam nadzieję, że mnie polubicie tak jak Tomiego. Nie przegapcie następnego odcinka. Nara. Już w następnym odcinku. Co robią tajemnicze worki w pobliżu bazy wojskowej? Czyżby ktoś za dużo wiedział? Wulkanu w San Andreas nie ma, jest za to tryskający wodą gejzer. Katalina była naszą wspólniczką, nie wszyscy, którzy z nią pracowali, dobrze skończyli. Nie przegapcie.